I dzień dobry, chyba jesteśmy już tutaj sobie w piątek o 18 albo przed 18. Zrobimy sobie jeszcze światełko inne. O, ja sobie tutaj jeszcze poustawiam wszystko. I będziemy sobie tutaj mówić dzisiaj o bardzo fajnej rzeczy, czyli o wynajmie. Ja sobie jeszcze tutaj poczekam na kogoś. Kogoś tutaj już widzimy. Czyli jest mi bardzo miło, że ktoś mnie ogląda. Możemy powolutku zaczynać. Chciałbym podziękować za ostatnią obecność. Będziemy sobie teraz mówić technicznie, jak wyglądają w praktyce niektóre sytuacje, które mogły wydawać się dziwne dla osób, które bardzo rzadko sprzedają swoje domy bądź mieszkania. No i jako, że ten kanał jest kanałem edukacyjnym i zdarzy Wam się sprzedawać mieszkanie bez tak wspaniałej firmy jak nasza, czy też innej firmy, i kupujący stwierdzi, że no, będzie chciał sobie zamieszkać przed zakupem waszego mieszkania, no to pewnie podejdziecie do tego troszkę nieufnie. No i ja też podchodziłem i przyznam szczerze, że to słusznie, że nieufnie podchodzicie do takich tematów, bo no, wiąże się to z wielkim ryzykiem, gdyż pomimo różnych umów, pomimo różnych zapewnień, niekoniecznie ta osoba może odpowiadać za to, co mówi. To znaczy, ja nie zakładam, że ktoś, kto podpisuje umowę przedwstępną i z jakichś tam przyczyn chce zamieszkać przed zakupem, ma złe intencje, ale znam prywatnie ludzi, którzy tak robią. Na zasadzie, że no nie do końca czują tą lokalizację i chcą sobie tam posprawdzać sąsiadów. I myślę, że warto wtedy takiemu sprzedającemu powiedzieć to. Także to jest bardzo rzadkie, że ktoś z premedytacją podpisze z wami jakąś umowę przedwstępną, będzie chciał zamieszkać i będzie wywijał jakiś numer. Raczej w mojej karierze się to nie zdarza, natomiast nie chciałbym, żeby się komukolwiek to zdarzyło, bo doskonale wiemy, jak ciężko się pozbyć lokatora w czasie tej całej afery z jakąś tam chorobą z Chin, co do nas przyszła i od jutra też ma być znowu jakaś żółta strefa, sfera, nie wiem. No to mieliśmy mocną ochronę lokatorów, gdzie wręcz ustawodawca stwierdził, że jak sobie w tym czasie ktoś tam zamieszkał, to sobie ma mieszkać niezależnie od tego, czy ma pracę, czy ma pieniądze, więc z tym wynajmem jest no, najzwyczajniej w świecie różnie. A szczególnie z takim wynajmem zaraz przed zakupem też może być różnie. I może sobie najpierw powiedzmy, dlaczego ludzie mają taki pomysł zamieszkania przed zakupem. Najpopularniejszym takim, bym powiedział, motywem to jest staranie się o kredyt, czyli osoba jest zdeterminowana, ona chce się wprowadzić z dnia na dzień, ale no niestety czeka na kredyt. Miałem taką sytuację i o niej opowiem. Druga taka najczęstsza rzecz to jest remont, czyli osoby, które kupują mieszkanie, to mieszkanie jest do remontu, starają się o jakieś tam kredyty, czy są różnego rodzaju inne tam okoliczności sprzyjające temu, że ten kupujący jednak chce sobie tam zamieszkać. Znaczy, zamieszkać zaraz po akcie, no to pod jakimś tam autentycznym pretekstem przeprowadzki bądź właśnie wynajmu takiego krótkoterminowego, będzie chciał właśnie klucze wcześniej. Kolejną rzeczą to jest cena.
Tylko, że to jest w drugiej stronie, bo czasami to wręcz sprzedający chce sobie pomieszkać, a także to troszkę nie pasuje do dzisiejszego tematu, ale tak dla ciekawostki powiem wam, że bardzo często jest mieszkanie już do sprzedania, lecz klucze będą wydane za rok, bo aktualni sprzedający chcą sobie mieszkać, gdyż wykańczają dom. No i to też jest ryzyko dla osoby kupującej. Mój kolega podjął takie przedsięwzięcie. Faktem jest, że dzięki temu zapłacił mniej za mieszkanie, ale miał bardzo stresujący miesiąc, gdzie właśnie ci właściciele, bo rozumiem, jaka była sytuacja, było wystawione mieszkanie, natomiast do sprzedaży no już, ale przekazanie mieszkania za 2-3 miesiące, bo aktualni właściciele sobie tam kończyli remont u siebie w domu. No i warunkiem, to był fajny warunek negocjacyjny dla mojego kolegi, bo on właśnie kupował inwestycyjnie, kupił sobie to taniej, no ale musiał czekać. No i zgodnie z umową po 3 miesiącach od jakiejś tam grubej wpłaty, znaczącej pierwszej transzy, właściciele, jeszcze właściciele chyba tak, mieli się wyprowadzić, no już miał być akt notarialny, no i ten akt się odbył. Natomiast tutaj sprzedający jeszcze nie dokończyli remontu w tym swoim domu, no i się to przedłużyło na kolejny tam miesiąc. To jest bardzo stresujące, szczególnie dla kogoś, kto to robi inwestycyjnie, bo na przykład stara się o kredyt, bądź ma jakiegoś inwestora, bądź z różnych tam przyczyn ta gotówka jest przeznaczona stricte na to, pasuje ją jak najszybciej obrócić, więc bardzo, bardzo, bardzo niewygodna sytuacja. Tak więc to tak dla ciekawostki, że w drugą stronę też się to zdarza. No ale my poruszamy się bardziej, a może nie bardziej, ale zazwyczaj osoby, które będą to oglądać, ten film, no to raczej to będą osoby konsumpcyjne, które chcą sprzedać mieszkanie, by dostali je w spadku, bądź będą się przeprowadzać. No i uzyskali sobie fajną cenę z kilku powodów, jakie powiedziałem. Kupujący proszą o to, że już chcą zamieszkać. Co wtedy robimy? Ja przyznam szczerze, że dokonałem raz takiej rzeczy i bardzo żałuję, bo jedno mieszkanie musiałem sprzedawać 2 razy. Czyli już się domyślacie, co się wydarzyło, a skrócę ten case. Otóż miałem mieszkanko, które nie mogłem sprzedać przez tydzień. A było bardzo w fajnym stanie, to było już chyba mój drugi czy trzeci flip, gdzie mnie to dziwiło, że nikt go nie chce, myślałem, że może cena. No i to było ten takie sławne mieszkanie, o którym często mówię, że poprawiłem zdjęcia i nagle pojawił się stos telefonów. To było bardzo ciekawe przeżycie. No i co się wydarzyło? Na oględziny przyszedł kupujący z moim kuzynem. Dał jakąś tam wręcz zarezerwacyjne kilka stówek i on mówi, że to bierze. Ja ucieszony, tyle, że on tam kredyt będzie brał, no to umowę przedwstępną musimy napisać i tak dalej, i tak dalej. No spoko, dla mnie tam procedura. Już byłem chyba na studiach Hasbiro, więc jak najbardziej się poczuwałem do tego, że zrobię to odpowiedzialnie, odpisałem umowę przedwstępną. Natomiast w dniu podpisania umowy przedwstępnej zostałem poproszony o właśnie taki wynajem, no bo z różnych tam prywatnych kwestii no, gość nie ma za bardzo ruchu. No i jako, że się stara o ten kredyt, no to on nie chce już tam wydawać pieniędzy na jakieś tam dodatkowe hotele, noclegi, czybym mu nie poszedł na rękę. Powiedziałem właśnie na początku tej historii, że przyszedł z moim kuzynem na pierwsze oględziny, więc takie automatyczne zaufanie wtedy ci się uruchamia. No i jak najbardziej się na to zgodziłem, bo doskonale wiecie, ktoś, kto mnie zna prywatnie, że ja no, lubię pomagać ludziom. Tak już mam, niestety. Leczę się powoli, ale po jak już pomagam, to biorę za to dużo pieniędzy, bo wtedy jakoś szanują ludzie moją pomoc. Więc tak było, no, że pan sobie chciał zamieszkać. No i tak nadmienię, że to mieszkanie,
które jest, było przedmiotem sprzedaży, no było wynajmowane przez 9 miesięcy przez młodą parę, a wcześniej było wyremontowane na tak zwanego efekt wow, czyli wszystko było tam nowe i tak dalej, i tak dalej. No i oni mieszkali przez 9 miesięcy przed tą sprzedażą, no i nigdy mi się nie skarżyli na jakiekolwiek problemy techniczne. No bo wiemy, jak to jest prosto po remoncie. Nie można tam czepiać się fachowców, to też są ludzie, zdarzają się pomyłki. No i może najzwyczajniej się coś przeciekać, coś nie łączyć, coś się odklejać. No tak jest po remoncie przez te pierwsze 2-3 tygodnie. Natomiast tu miałem bardzo solidny remont, no i przez 9 miesięcy eksploatacji ta młoda para mieszkając, no nie uszkodziła mi nic, ale jednocześnie nic nigdy nie zgłaszała, żadnych usterek. Oczywiście mówię to po to, bo już się domyślacie, że w czasie zmiany lokatora, a jednocześnie mojego nowego nabywcy na to mieszkanie, pojawiało się dużo problemów technicznych, wprawdzie wyimaginowanych, w bardzo dziwny sposób mi przedstawianych, no ale do puenty, jak to było? No było tak, że nie jestem oczywiście głupią osobą i podpisałem równolegle z umową przedwstępną umowę o wynajem. I tutaj podkreślam, jak macie taki pomysł, taką sytuację, to jakąkolwiek umowę najmu, a najlepiej tą taką sławną najmu okazjonalnego przy podpisaniu z notariuszem, bo ona się charakteryzuje czym, że pan najemca, czyli ten, kto sobie tam chce mieszkać, w tej umowie tak jakby wskazuje lokal zastępczy, jednocześnie poddając się egzekucji tak zwanych trzech siódemek, trzy kosy w takim żargonie prawniczym. Co to w praktyce oznacza? Że ta umowa najmu mówi o tym, że jeśli klient nie płaci, bądź z różnych względów coś się wydarza, że zgodnie z umową możecie go wyrzucić na zbity pysk, to po prostu nie wyrzucacie go na zbity pysk, tylko go wyrzucacie w adres, który skazał. Tym się tam pokrótce charakteryzuje umowa najmu okazjonalnego. Oczywiście osoby, które się trudnią najmem, bądź prawnicy, teraz by ze mną wchodzili w różne tematy. Natomiast to tak mówię w skrócie, jak to łopatologicznie można załatwić. I koszt takiej umowy u notariusza to jest chyba 200 zł, bo to chyba wynika z tego, że się podpisujecie u notariusza i to jest cała ta opłata, bo sama w sobie umowa, no to chyba przygotowujecie sami. Ja nigdy z tego nie korzystałem, żałuję, dziś bym na pewno skorzystał, ponieważ wiemy doskonale, że sprzedaż mieszkania sama w sobie to jest duża inwestycja, a wynajem sam w sobie, no to przy tym jest dodatkowym jakimś tam waszym zarobkiem, więc lepiej zarobić mniej, bądź przerzucić wręcz ten koszt na osobę kupującą dla świętego spokoju. Więc to jest takie doradztwo z mojej strony, że jak się zdarza sytuacja, że sprzedajecie mieszkanie, ktoś chce zamieszkać, to od umowy przedwstępnej równolegle podpisujemy umowę na wynajem. Najlepiej u notariusza, bo nawet jeśli ten, bo teraz jakby tam osoby, którzy znają prawo, to by ze mną się tam wspierali, że to tak naprawdę nie działa, że to wszystko i tak jest uwzględnione o prawo, tam kodeksu cywilnego i tak dalej, i tak dalej. Ja nie jestem prawnikiem, więc się nie wypowiadam. Do czego zmierzam? Jak już ktoś coś podpisuje, to czy to ma moc prawną, czy nie, powiem wam szczerze, zazwyczaj na ten moment, kiedy to podpisuje, nie chcę was oszukać. Na ten moment, bo robili jakieś tam badania w ogóle w Ameryce, gdzie bardzo dużo, chyba 100 tysięcy, tak, ludzi tak testowali, że firmy ubezpieczeniowe, które tam świadczą różnego rodzaju usługi związane z ubezpieczeniem, dali do jakiegoś tam podpisania 100 tysięcy osobom, że podpiszą jakąś tam formułkę, że co ciekawe, nie będą zgłaszać żadnych szkód nieumyślnie, bo będą pozbawieni tam do 3 lat pozbawienia wolności. Nie wiem, jakie jest w Ameryce prawo, no ale zgodnie z prawem kazali im to podpisać, czyli
To było zupełnie niepotrzebne, bo 100 tysięcy innych osób też korzystało z tych samych ubezpieczeń, natomiast nie podpisywali nic. A tak naprawdę, czy ten papier był, czy go nie było, prawo działa tak samo. Tak samo. No i 80% osób, które podpisały ten papier, było 80% mniej przypadków na zgłoszenie szkód w czasie trwania tych polis ubezpieczeniowych, niżeli w przypadku osób, które tego nie podpisały. No, statystyka miażdżąca, a o co chodzi? No, psychologia. Jak coś podpisujesz, to jakoś tak jest, że się tego trzymasz. Różnego rodzaju ludzie, którzy się trudnią rozwojem, to każą zapisywać swoje cele na kartce, bo później się to wydarza i polecam, bo też to stosuję i też się to wydarza. Więc wracając do naszego tematu, jak już się dogadujemy na cokolwiek, to nie zastanawiamy się, czy to jest zgodne z prawem, czy to nie jest zgodne z prawem. Staramy się logicznie zapisać to, na co się umawiamy i dać człowiekowi do podpisania. No, prawda jest taka, że zła umowa może wręcz wam bardziej zaszkodzić, niż gdyby ich nie było. No ale od tego macie prawników bądź pośredników, którzy wam doradzą w sytuacji, kiedy trzeba coś takiego podpisywać. Tak, żeby sobie w tych domowych warunkach, w cudzysłowie, transakcyjnych nie zrobić większej krzywdy i nie podpisać sobie jakiegoś cerografu nieświadomie, pomimo że wbrew pozorom chcieliśmy się ochronić. Więc dwie takie umowy powinny wystarczyć do tego, żeby człowiek mieszkał. No ale teraz pociągnę swoją historię, gdzie okej, miałem już umowę przedwstępną, wiedziałem od pośrednika bankowego, że ten klient faktycznie się stara o ten kredyt, bo to było argumentem, znaczy inny był argument, dlaczego on tam zamieszkał, no ale to było takim współargumentem. No i z czasem ta decyzja kredytowa się wydłużała, wydłużała i ja się zacząłem trochę martwić, bo też miałem wtedy równoległego flipa i on, no tak się stało, że też były problemy. No i powiem wam szczerze, trochę się bałem. Bałem się wtedy nawet poważnie, bo klient ewidentnie przestał się starać o kredyt, mieszkał dalej u mnie, pomimo że już umowa najmu wygasła. Spóźnił się z opłatami, bo tam się on sobie przedłużył ten najem, no to ja mu powiedziałem, to przynajmniej z góry zapłać, bo ta decyzja banku się wydłużyła. No i pamiętam, wtedy się troszkę wystraszyłem. A jako, że to trwało miesiąc czasu, to chyba z 12 razy byłem na tej nieruchomości, którą sprzedawałem, gdyż ciągle coś się działo, ciągle się coś tam przeciekało i byłem zszokowany, bo to już wyglądało tak, jakby klient nie chciał w ogóle tego kupić. Na szczęście, i to wam polecam, miałem kaucję. No i powiedziałem, że słuchaj, człowieczku, rozejdźmy się teraz, bo nic nie ugramy, a jak znajdę osobę nową kupującą, to ci tę kaucję oddam. No i tak faktycznie chciałem zrobić, natomiast w międzyczasie, w kilka dni, odkąd się umówiliśmy, no zaczęły się dziać cuda. Centralnie osoby, które mnie bardzo mało znają, wydzwaniały do mnie z tym tematem, co się dzieje. Czyli całe miasto wiedziało, że w ogóle nastąpił taki incydent. Dodatkowo się okazało, że klient zrezygnował z kredytu, a to całe zamieszanie to było warunkiem negocjacyjnym ceny. No więc troszkę się niefajnie zachował. No i ja też się niefajnie zachowałem. Ale znalazłem sposób na to, żeby się wyprowadził, no bo taki był cel. Mieszkanie wtedy nie było moje, więc była podwójna odpowiedzialność.
Jakbyście się chcieli teraz domyślać, jak to zrobiłem, że on się wyprowadził, no to wam nie powiem, a jakbyście się mieli z góry zakładać, że tam zaprosiłem jakichś silniejszych kolegów od niego, to też taka sytuacja nie miała miejsca, bo to powodowałoby więcej problemów prawnych. Także można to wszystko psychologicznie załatwiać i nie narażać się na jakieś tam przestępstwa karne. Więc taki case. Bardzo częstym case'em jest remont, czyli macie na palących kupujących, którzy chcą wyremontować pod kątem handlu nieruchomością bądź pod kątem w ogóle jakiegoś szybkiego wprowadzenia się. W czasie, kiedy załatwiają kredyt, przekazujecie sobie klucze i równolegle ten remont jest robiony. Tutaj, jeśli jesteście właścicielami nieruchomości, to się nie czujcie zobowiązani do oddawania remont w momencie, kiedy ta osoba nie dostanie pieniędzy z banku. Dlaczego? No bo to jest jej ryzyko. No ktoś, kto ma zdolność kredytową, zazwyczaj ma 25 lat minimum, więc jest to osoba dorosła i nie bierzcie jej głupich decyzji na swoje barki. I tutaj jest bardzo istotne, żeby sobie jakoś mocno podkreślić, że w przypadku, kiedy nie dostaną kredytu, to te pieniądze z remontu nie powinniście im zwracać. Dlaczego? Bo wam to utrudni tylko zadanie. Bo niezależnie od tego, jaki jest etap remontu, możliwe, że kolejny kupujący będzie miał inną wizję na to mieszkanie i wręcz ten zaczęty remont wam obniży wartość. Nie wspomnę o czasie, nie wspomnę o nerwach, bo to jest zawsze denerwujące i stresujące i tak dalej, więc nie szedłbym w tą stronę, żeby się czuć zobowiązany za to, że ktoś mi zrobił remont, bo nie robi tego wam, tylko robi to z własnej głupoty. I odradzam takich rzeczy, chociaż w karierze mieliśmy taką sytuację, gdzie znaleźliśmy kupujących na mieszkanie i no, nie było zbyt fajnie, gdyż wtedy wzięliśmy kasę od kupujących, więc ja się czułem odpowiedzialny, natomiast oni wymienili się kluczami w czasie załatwiania dokumentów, a historia była mocno obarczona ryzykiem, bo tam było kilku współwłaścicieli. No i z mojej wiedzy oni sobie przekazali klucze, tamci zaczęli tak remontować, ale ci kupujący, ale zaczęli remontować tak pełną parą. I nie chcę się zastanawiać, co by było, gdyby jednak do tej transakcji nie doszło, natomiast fajnie się wszystko udało. No i usłyszałem na koniec to, co lubię najbardziej, że bez nas by się nie udało sprzedać. Więc bardzo fajne to było doświadczenie, ale odradzam takich rzeczy. Jeszcze jest opcja z tym wynajmem w momencie, kiedy wy wynajmujecie mieszkanie, a kupujący stara się w ogóle, buduje sobie zdolność kredytową. Bardzo często się to zdarza. No ale to wtedy sobie tam piszecie umowę długoterminową i nawet jeśli on nie zbuduje sobie tej zdolności, to najzwyczajniej w świecie nie sprzedacie mu tego mieszkania. I to jest tak naprawdę bezpieczne, bo to nie jest jakiś taki małpi ruch w postaci, że na 2-3 tygodnie się wprowadzę, to może w ogóle nie piszmy umowy, tylko to jest zazwyczaj jakieś od 3 do 9 miesięcy zdolność się buduje, a żeby zbudować sobie zdolność, trzeba mieć pracę. I wtedy warto jako właściciel nieruchomości, jeśli się decydujesz na taki krok, czyli nie masz bardzo dużo osób kupujących, nie ma kto za bardzo kupić tej nieruchomości, no to decydujesz się na tego klienta, z tym, że bardzo ważne jest dla ciebie, żebyś sprawdził, czy on faktycznie ma tą umowę o pracę, w której mówi, że się stara, buduje zdolność kredytową. Więc takie są triki. Dzisiaj się nie będziemy rozwodzić, bo nie ma takich
bardziej egzotycznych rzeczy. Pamiętam o umowach, nawet jak prawnie nie za bardzo zobowiązują, to na pewno są fajnym czynnikiem psychologicznym. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że to było pomocne. Jeśli tak, to zostaw like, subskrybuj, a jeśli nie, to widzimy się następnym razem w poniedziałek. Hej!